Gdybym urodził się przed 100 laty, byłbym bojem. W najlepszym słupskim hotelu Mund. Tutaj, gdzie po wojnie zbudowano Kino Millennium. Byłbym dumny, że pracuję w tak eleganckim miejscu. Pokoje hotelowe przypominały królewskie komnaty. We foyer unosił się zawsze zapach świeżo zmielonej kawy. W dobrym tonie było przesiadywać w holu hotelowym, załatwiać interesy, urządzać rauty, udawać, że się na kogoś czeka. To było bardzo prestiżowe miejsce. A ja byłem jego częścią. Nie od razu dostałem uniform. Musiałbym na niego zapracować. Ale kiedy odebrałem go od krawca, byłem najszczęśliwszym chłopakiem chodzącym po Słupsku. Koledzy strasznie mi zazdrościli. Byłem odpowiedzialny za obsługę gości w czasie ich pobytu w hotelu. Odprowadzałem ich z bagażami do pokoju i łapałem dodatkowe napiwki za zaniesienie ubrań do pralni czy załatwianie nocą pierścionków zaręczynowych od złotnika z ulicy Łukasiewicza, która wtedy nazywała się Predigerstrasse. Byłem skarbnicą wiedzy o mieście. Wiedziałem, gdzie się zabawić czy szukać niedozwolonych substancji. Najwykwintniejsze lokale mieściły się przy Kaufmannswall, dzisiejszej Wyoming, a na ulicę Przymurne lepiej się było nie zapuszczać po zmroku. Poznałem największe gwiazdy niemieckiego kina. Kiedy chodziłem z kumplami do kina Central Lichtspiele przy nieistniejącej już dzisiaj Mittelstraße, to mówiłem, a wiecie, że znam się z reżyserem? Moim najmilszym wspomnieniem jest jednak rozmowa z włoskim generałem Umberto Nobile, który lecąc z sterowcem Italia na północny biegun, zatrzymał się w Słupsku na kilka dni. Pomogłem mu znaleźć dobrego kręgarza i leki na niestrawność. Był tak wdzięczny za pomoc, że w zamian zaprosił mnie na najlepsze w Słupsku piwo Stern. Ach, słupskie życie.